Witam serdecznie na moim kanale wszystkie koziorożce. Koziorożce, drogie, to będzie czytanie dla Was na kartę dnia, karta na dzień dobry, tak jak zwykle, z tym, że nie będzie to osobny filmik na każdy dzień, tylko w jednym filmiku, tylko dla Was, jest tu karta dnia rozłożona na poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, po kolei, ze szczegółami. Tasuję dla Was karty, koziorożec na poniedziałek. Poniedziałek dla koziorożca jest 28.02. Koziorożec. Koziorożec, praca, miłość. Wtorek. Wtorek dla koziorożca. Koziorożec, praca, miłość. Środa. Środa dla koziorożca. Koziorożec, praca, miłość. Czwartek. Jedna karta wypadła, więc sobie ją odłożę dla Was. Praca oraz miłość. Ok. Piątek. Praca. Miłość. Sobota. Kozirożka. Koziorożek, koziorożek, sobota, praca, ok, i miłość oraz niedziela dla koziorożca, praca, i tutaj teraz osobna karta, co jest przed Wami ukryte. Oraz rada. Okej. Okej. Z przełożenia ciężka praca, moi drodzy. Dobrze. A więc w tym tygodniu jest tutaj możliwe, że będziecie musieli ciężko na pewne rzeczy zapracować. Dobrze, jeżeli chodzi tutaj o poniedziałek, w poniedziałek tutaj koziorożce mogą ruszać z nowymi pomysłami, z nowymi po prostu jakimiś przedsięwzięciami. Możecie Wy tak też sami osobowo, jako że Wy sami, Wasza osobowość, Wasz duch, duchowo, zaczynacie po prostu wchodzić na nowy poziom, moi drodzy. Tutaj się coś zmienia w Waszym życiu. Jeżeli chodzi o pracę, no to praca jest tutaj też, bierzecie się za pewne przedsięwzięcia, projekty. Jest to tutaj jakiś ruch też do przodu, także może być to związane jedno z drugim. Jeżeli chodzi tutaj też o tą pracę, no to Wy macie w ten dzień akurat właśnie predyspozycję do tego, aby też podejmować nowych działań. Jeżeli chodzi o Wasz związek tutaj, no to związek prezentuje się tutaj, że Wy jesteście bardzo stanowczy, asertywni, Wasze zdanie tutaj się bardzo liczy. Wy jesteście takim troszeczkę też autorytetem, nawet mogłabym powiedzieć, że troszeczkę despotyczni. Tutaj, jeżeli nie Wy, no to Wasi partnerzy, a jeżeli to byli Wasi partnerzy, to mogą być to osoby z trygonu ognia przede wszystkim. Także, no, ciekawie dosyć i mogą tutaj się pojawić rozmowy w związkach. Jeżeli chodzi o singli, no to single mogą spotkać taką osobę, która będzie właśnie taka bardzo pewna siebie, bardzo silny taki charakter, moi drodzy. No i też właśnie z trygonu ognia. Na wtorek, wy we wtorek idziecie tak wszędzie swoimi drogami, jak takie kotki. Wy wybieracie drogę, wy idziecie tam, gdzie chcecie, takie macie tutaj taki dzień.
Jeżeli chodzi o pracę, też macie tutaj możliwość wyboru pewnych sytuacji między pracownikami a wami. Jest tutaj fajny przepływ pozytywnej energii, jest to fajny dzień na komunikację. Czujecie się też również spełnieni, no i tutaj fajna ogólnie karta. Jeżeli chodzi o waszą tutaj o miłość, o związki, no to jest to też tutaj taka karta mówiąca o, to jest karta śmierci, o jakichś zakończeniach, o tym, że przyjdą nowe początki. Także jest to karta taka, która mówi, że nadejdą jakieś tutaj wam zmiany. Uważajcie też, żeby się nie pokłócić, aczkolwiek niekoniecznie jest to możliwe do ominięcia. Dla singli. No to jeżeli single też mogły mieć pewną osobę tutaj jakąś na oku, no to możliwe być, że ta osoba już będzie zajęta albo nie będzie po prostu więcej wam żadnego zainteresowania okazywała. Jeżeli chodzi o środę, w środę tutaj możecie czuć się troszeczkę osaczani przez ludzi z waszego otoczenia. Tutaj troszeczkę będą od was dużo wymagać, a wy nie będziecie też zbytnio mieli ochotę na to, żeby wszystko tak tutaj, wszystkie zachcianki z waszego otoczenia spełniać. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy tutaj też wygląda sytuacja taka, że no to u niektórych koziorożców no jest ciężka sytuacja ogólna w pracy. No i mogą po prostu od was dużo tutaj wymagać, bo też w niektórych przypadkach tutaj mogą jakieś firmy czy biznesy, interesy padać. Jeżeli wy macie sami biznes, interes jakiś, no to tutaj wy potrzebujecie jak najbardziej jakiejś pomocy, moi drodzy, jakiegoś specjalisty, jakiegoś doradcy finansowego, kogoś, kto wam tutaj pomoże, bo jest to tutaj karta mówiąca o tym, że jest to wszystko wisi na ostatnim cienkim włosku, moi drodzy. Jeżeli chodzi tutaj o związki, no to jeżeli to wy jesteście, no to jesteście stanowczy, jesteście pewni siebie, aczkolwiek nie despotyczni jak w poniedziałek, wy jesteście tutaj po prostu asertywni. Jest to taka pozytywna karta tutaj mówiąca, jeżeli nie wy, no to wasi partnerzy, tutaj jest to królowa mieczy. No i ta karta mówi tutaj o pewnych decyzjach, przemyśleniach, że będziecie tutaj mieli też dobry dzień i pomysły też na nowe decyzje, nowe przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o czwartek, no to w czwartek wy czujecie się fajnie. Jest to karta taka, że wy będziecie lubili na siebie też troszeczkę uwagę zwracać. Będziecie troszeczkę narcystyczni w ten dzień. Ale ten zdrowy narcyzm czasami też jest potrzebny, jak najbardziej. Musimy coś zrobić też czasami dla samego siebie. I też tutaj ta karta mówi, że wy będziecie mieli ochotę robić coś dla samego siebie też przede wszystkim. Tutaj jeżeli chodzi już o pracę, no to jakiś zysk finansowy może się pojawić, może nieduży, ale tak, ale jednak. Może się tu pojawić jakiś zysk finansowy, jakaś premia, jakiś awans, jakaś tutaj możliwość przynajmniej drogi do awansu. No i też jesteście zdeterminowani do tego, aby się takiego właśnie przedsięwzięcia tutaj kroku naprzód podjąć. Także fajna karta, no super. Na ten czwartek. Jeżeli chodzi o miłość, no to jest to tutaj karta mówiąca o fajnym spędzaniu czasu z najbliższym partnerem, z waszymi dziećmi przede wszystkim też. No i jest tutaj możliwość rozrywki, zabawy i wy tutaj możecie się po prostu dobrze bawić w gronie właśnie waszej najbliższej takiej rodziny. Dla singli ta karta tutaj mówi o osobie spod znaku prawdopodobnie, też mogą być ryby, a może też być to osoba spod znaku bliźniąt, która mogłaby być tutaj dla was jakąś możliwością, jakimś partnerem nowym, nową osobą, która będzie mogła być dla was po prostu tutaj interesująca, moi drodzy. Jeżeli chodzi o piątek, no to w piątek tutaj czekają was pewne zadania, wyzwania, które będziecie musieli spełnić. Niekoniecznie związane z pracą, aczkolwiek, znaczy się z pracą taką fizyczną, tylko może to być też praca przede wszystkim nad samym sobą, jakieś pomysły, spędzanie trochę czasu właśnie w takim po prostu, że będziecie myśleć nad pewnymi sprawami, w takim zamyśleniu, ale to wam przyniesie korzyść, moi drodzy. Na samą pracę, jak na razie nic się tutaj nie rusza, aczkolwiek zmierza to do tutaj korzyści finansowych.
Także też fajna karta na piątek. Jeżeli chodzi o miłość, no to w miłości tutaj wy wysyłacie pewne energie do waszego partnera. Zwróćcie uwagę, jakie wysyłacie energie. Czy to na pewno są pozytywne energie, bo wy później też dostaniecie tę energię z powrotem i też tak wasza relacja będzie wyglądała, tak jak właśnie ją zaafirmujecie. Także jeżeli chcecie, aby było jak najlepiej, to też jak najlepiej musicie o tym waszym związku myśleć. Tutaj też mają single możliwość przyciągnięcia partnera do siebie. Takimi właśnie sposobami, jak właśnie afirmowaniem. Afirmowaniem po prostu dobrej energii pozytywnej na przyciągnięcie partnera. Mogą być to też, możecie w ten dzień super sobie nawet znaleźć na internecie gdzieś jakieś medytacje, takie afirmacje przyciągające miłość partnera. To jest jak najlepszy dzień na to, moi drodzy. Jeżeli chodzi o sobotę, no to jest to moja najlepsza karta, to pewnie wszyscy wiedzą, jest to paść pentakli, jest to karta radości, szczęścia, przyjemności, spełnienia. To jest taka karta, która mówi naprawdę, że wy się będziecie sami ze sobą przede wszystkim, co najważniejsze, dobrze czuli. Jeżeli chodzi o pracę, no to tutaj w pracy mogą tu już wam się pojawić jakieś odpowiedzi na wasze pytania, jakieś się może się kreować bardziej ten plan, który wy tak obmyślacie odnośnie ścieżki waszej tutaj kariery. Tutaj coraz więcej jesteście pewni siebie i tego, co robicie. Jeżeli chodzi o tutaj też rzeczy, które będziecie musieli wykonać, obowiązki domowe tego typu, to wszystko zrobicie jak najbardziej i jak najlepiej potraficie z przyjemnością, z poczuciem tego obowiązku, ale jednak z przyjemnością. Jeżeli chodzi o partnerów tutaj, o związki koziorożców, no to koziorożce mają tutaj kartę, która mówi, że wy będziecie czerpać z tego dnia jak najwięcej pozytywnych tutaj, przepraszam, pozytywnych energii, pozytywnych rzeczy. Jest to karta tutaj też mówiąca o waszych takich. Wy macie takie tutaj w tą sobotę taką energię, jakbyście wy chcieli bardzo dużo dla siebie, jakbyście wy mieli jakieś braki, no i potrzebowali te braki w jakiś sposób wypełnić tutaj przez waszego partnera, a osoby, które są singlami, tutaj mogą po prostu pisać, spotykać się. Bardziej bym powiedziała, że to jest komunikacja taka właśnie przez wiadomości, gdzie będziecie z naprawdę wieloma osobami komunikować się w tą sobotę. Uważajcie też, żeby to nie było zbyt po prostu tak nieprzemyślane, bo może wam to zaszkodzić. Jeżeli chodzi o niedzielę, w niedzielę będziecie wyciągać tutaj jakieś wnioski, moi drodzy. Będziecie wyciągali jakieś wnioski z tego całego tygodnia, prawdopodobnie co się nauczyliście, co się zmieniło, co zostało. Jakieś tutaj lekcje życiowe tutaj były dla was. Jeżeli chodzi o waszą pracę, no to tutaj praca będzie dla was doceniona. Także jeżeli na przykład wy zrobiliście wszystko, co możliwe w zeszłym tygodniu, no to tu macie dzień na odpoczynek, na właśnie takie docenienie samego siebie, że ja zrobiłem wszystko, co miałem zaplanowane, co miałam zrobić, to zrobiłam i wszystko jest tak, jak miało być. Także bardzo fajna karta. Jeżeli chodzi tutaj o miłość, no to dla koziorożców jest to karta mówiąca o tym, że będziecie zbierać wasze wysłane energie, wasze włożone starania tutaj w ten dzień, będziecie otrzymywać tutaj to z powrotem. Jeżeli chodzi o singli, no to też tutaj bardzo podobnie, że po prostu, jeżeli włożyliście w jakąś relację wiele, no to też wiele otrzymacie z powrotem. Jest tu możliwość także też po prostu jakiegoś rozpoczęcia nowego związku. Co jest przed wami tutaj ukryte? Moi drodzy, ukryta przed wami tutaj jest, jeżeli wy macie w otoczeniu jakąś osobę, która jest to kobieta, która jest autorytetem, jest dla was autorytetem, wpływowa, dużo potrafi, jest to też osoba majętna, no to tutaj jest takie ostrzeżenie troszeczkę przed tą kobietą, abyście wy do końca. Może nie, że nie ufali, ale żebyście wy zastanawiali się, co wy mówicie do tej osoby i czy to są rzeczy, jakie to są rzeczy, bo ta osoba ma bardzo wielkie wpływy, no i też nie chcielibyście się tej osobie naprawdę narazić, moi drodzy. Tak, tutaj sobie dopowiadam pewną kartą, czy bym mogła tutaj się dowiedzieć coś więcej na ten temat. The Emperor, jest to tutaj czwóreczka.
No, moi drodzy, jest to osoba, która tutaj ma wpływ. Może to też być osoba niekoniecznie waszego szefostwa, ale ta osoba może mieć bardzo bliski kontakt z waszym tutaj szefem. No i żebyście tutaj przede wszystkim uważali, żeby ta osoba tutaj, która jest taka wpływowa i majętna, żeby ta osoba nie wykorzystała, żebyście wy na tej osobie, na przykład na waszego własnego szefa, nie mówili jakichś rzeczy nieprzyjemnych, bo później to zostanie przekazane, no i wasz szef się o takich rzeczach później dowie. Co jest dla Was radą? Cztery różdżki, moi drodzy. Radą jest dla Was to, abyście Wy cieszyli się z tego, co macie, z osiągniętych już dotychczas celów, żebyście Wy docenili to, co już zrobiliście, bo zrobiliście już dużo. I też większość tego szczęścia, które sobie wy wypracowaliście, to jest tylko dzięki Wam. Także radą jest dla Was, żeby to doceniać, tę Waszą ciężką pracę, abyście Wy doceniali sami. Tutaj też Król Kielichów to jest właśnie też karta mówiąca o tym, żebyście Wy doceniali po prostu to wszystkie swoje starania i po prostu też Wam będzie przyjemniej po prostu starać się.